Księgi proroka Izajasza. Oto nadejdą dni wyrocznia Pana, kiedy wzbudzę Dawidowi odrość sprawiedliwą. On będzie panował jako król, postępując roztropnie, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. Nie dogasi gnącego się gnota i trzciny nadłamanej nie złamie. W nim będą pokładały nadzieję wszystkie narody. Oto Pan napocznie i porodzi syna. I nazwie go imieniem Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. To znaczy, że Bóg zamieszka z nami, stanie się jednym z nas.
Będzie w naszych domach, szkołach, zakładach pracy, wszędzie tam, gdzie jest człowiek. Życzymy Wam, abyście odkryli w drugim człowieku obecność Chrystusa, byście z radością i prostotą dziecka świętowali narodziny Zbawiciela. I niech to będą również Wasze narodziny nowego człowieka. Błogosławionych świąt.